Wiadomo już, ile kosztować będą największe tegoroczne miejskie i powiatowe inwestycje drogowe. Przebudowę dojazdu do Tczewa przez Bałdowo oraz pierwszy etap modernizacji ulicy Jedności Narodu będzie realizować firma Skanska, która zaoferowała najniższą cenę, dużo niższą niż planowano. Najwcześniej w tym roku rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulic Sychty i Pola na Szklanych Domach. Dwie drogi, ale niemal jeden ciąg komunikacyjny ujęte zostały w jednym zadaniu. Inwestycja już trwa. Kto jest wykonawcą, ile będzie kosztować i na jakim jest etapie? Mówi Wojciech Rytlewski z Miejskiego Zarządu Dróg. Wykonawcą robót jest firma Eurovia. Koszt inwestycji to 1 266 000 zł i termin wykonania to jest 15 lipiec. W chwili obecnej trwają prace nad uporządkowaniem infrastruktury podziemnej. Mam tu na myśli budowę kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej, ale również i też teleinformatycznej kanalizacji. W przeciągu 2 tygodni pojawią się pierwsze roboty związane z nawierzchnią, bo wykonawca na pewno zmieści się w terminie umownym, więc postęp prac będzie następował bardzo, bardzo szybko. Mieszkańcy Szklanych Domów z nowej infrastruktury drogowej cieszyć się będą w lipcu, na kiedy planowane jest zakończenie prac. Przypomnijmy, że w budżecie władze Tczewa zabezpieczyły na przebudowę Sychty i Pola 2 miliony złotych, a inwestycja kosztować będzie niespełna 1 300 tysięcy. Z miejskich inwestycji drogowych w tym roku najwięcej pieniędzy miał pochłonąć pierwszy etap przebudowy ulicy Jedności Narodu. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 4 miliony złotych. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, co proponują oferenci. Najprawdopodobniej zadanie wykonywać będzie firma Skanska, która zadeklarowała najmniejszą kwotę. Kilka tygodni trwać będzie analiza oferty i trzeba też czekać na ewentualne reklamacje. My jesteśmy po otwarciu ofert na to zadanie inwestycyjne. Wpłynęło 8 ofert. Zamawiający w tym postępowaniu na to zadanie inwestycyjne przewidział kwotę około 4 milionów złotych. Rozrzut tych cen był bardzo duży. I tak, najdroższa oferta wynosiła 2 miliony 600 tysięcy złotych. Najtańsza oferta 2 miliony 67 tysięcy i jest to oferta firmy Skanska. W zakres prac budowlanych, które zostały w tym postępowaniu przetargowym wycenione, wchodzi budowa nowego ronda na skrzyżowaniu Saperskiej z ulicą Jedności Narodu, przebudowa części ulicy Saperskiej i odcinek około 100-metrowy ulicy Jedności Narodu. Przewidziany termin realizacji tego odcinka jest na połowę października. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg w starostwie powiatowym na przebudowę drogi dojazdowej do Tczewa przez Bałdowo od drogi krajowej nr 22. Wcześniej już dokonano wycinki blisko 100 drzew. Wykonawca, a będzie to Skanska, już przygotowuje się do rozpoczęcia remontu drogi z nową ścieżką rowerową między Tczewem a Bałdowem. O inwestycji i jej koszcie mówi rzecznik starostwa powiatowego Marcin Stolarski. Do przetargu na rozbudowę drogi powiatowej od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22 przez wieś Bałdowo stanęły 4 firmy. Komisja przetargowa po analizie i ocenie złożonych ofert wybrała ofertę firmy Skanska na kwotę prawie 2 miliony 300 tysięcy. W budżecie mieliśmy zarezerwowaną kwotę prawie 3 milionów złotych, także powstały pewne oszczędności, które zostaną na pewno przekazane na nasze inne inwestycje powiatowe. Za 2 tygodnie planujemy podpisanie umowy z wykonawcą. Na początku czerwca już powinniśmy startować z robotami na tej ulicy. Zgodnie z umową podpisaną z wojewodą na zakończenie tej inwestycji mamy czas do końca tego roku.